Witam ponownie na kanale Gałeczka Stream. Dziś następny odcinek z serii Graty z chaty. Dzisiaj na warsztat bierzemy Caterpillara S60. Sprzęt jest. Będziemy składać, będziemy sklejać. Mamy już sprzęt rozłożony, tak jak widzicie na stole. Jest nowy ekran. Cały tandem. Oczywiście był tutaj zbity wyświetlacz. Dlatego go rozbroiłem wcześniej. Nie chciałem tego nagrywać, bo bardzo dużo filmików znajdziecie w internecie, jak rozebrać taki sprzęt. No, powiem wam, konstrukcja w ogóle tego telefonu jest trochę taka śmieszna, dziwaczna. Z tego względu, że tutaj są takie przełączniki, które odpowiadają za wodoodporność. I tutaj są znaczniki 2 metry i 5 metrów. I wyobraźcie sobie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze. Spójrzcie tutaj na otwór głośnika. Tutaj jeżeli przesunę tą klapkę na 5 metrów, po prostu głośniki się zamykają takim cylindrem. Ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Tutaj zapewne się zamyka dopływ, znaczy dostęp do głośnika rozmów przez tą klapeczkę. I co, dzisiaj chciałem po prostu wkleić tutaj ten ekran, ale nie wiem, czy mi się to po prostu uda, z tego względu, że dostałem coś takiego i dostałem jeszcze coś takiego. No zresztą ja mówiłem, że to w tej serii to będą naprawy, po prostu same lepienie i tak dalej, nie? No to co, chyba się bierzemy za robotę. Przygotowałem sobie wykałaczkę w razie W, bo nie wiem, jak myślałem, że przyjdą uszczelki specjalne do tego ekranu, które się tutaj w ramkę wkleja. I będzie to można na spokojnie wkleić. No ale no nie wiem, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy z tym koksem. No po prostu na razie ten wyświetlacz wkleję. Ja już sobie otworzyłem ten klej, chciałem zobaczyć, co to w ogóle jest. No i powiem wam, że to nie jest jakiś nie wiadomo jaki klej, ale nie wiem, czy on, ciekawe, czy on w ogóle jest. A coś tu jest. Zmieniamy rękę. Powiem wam, że pierwszy raz naprawiam takiego Caterpillara. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z takim. Wiem, że to rzeźba będzie. Oczywiście, że rzeźba. No to ma być właśnie rzeźba. Że tak powiem. Na pewno będzie widać, że to było już coś kombinowane z tym telefonem. No. Nie mam takich warunków jak w profesjonalnym serwisie.
Dobra. Próbujemy to wkleić. Oczywiście tasiemki. Nie mam trzeciej ręki. Nie mam sobie jak pomóc. Może tak. Witam po kilku tygodniach walki z tym sprzętem. Jak widać, już jest złożony, działa. Ten ekran, który wcześniej kupiłem, okazał się wadliwy i musiałem zamówić następny, ale udało mi się w bardzo dobrej cenie wyrwać z całą rameczką. Trochę zmodyfikowałem ją podczas składania, co możecie zobaczyć na przebitkach. Może trochę opowiem o nim teraz. CAT S60 to pierwszy telefon z kamerą termowizyjną na pokładzie, który się ukazał w 2016 roku. Jego przeznaczenie to praca w trudnych warunkach, odporność na upadki z prawie 2 metrów, wodę, pył, wstrząsy, temperaturę czy zmiany ciśnienia to dla niego niestraszne. S60 wystartowała z Androidem 6. Sprzęt napędza 8-rdzeniowy Snapdragon 617 o taktowaniu 1,5 GHz i 3 GB RAM. Budowana pamięć urządzenia to 32 GB, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Podgląd z kamery termowizyjnej oraz aparatu głównego możemy oglądać na ekranie o przekątnej 4,7 cala w rozdzielczości 1280x720. Wyświetlacz chroni Gorilla Glass 4. Wracając do aparatów, główny z nich posiada dwie matryce. 13 megapikseli z autofokusem i 0,3 megapiksela. Dzięki takiej kombinacji uzyskamy rozmyte tła znane z lustrzanek. Filmy tym aparatem możemy nagrywać w Full HD. Najciekawsza funkcja następnego z aparatów to sensor termowizji FLIR Lepton generacji drugiej, która pozwala na rejestrowanie zdjęć i wideo w rozdzielczości 640x480 pikseli. Przy 8,5 fps. Przednia kamerka ma 5 megapikseli, no i to tyle. Porty telefonu zostały osłonięte aluminiowymi zaślepkami, klapkami, z którego została również wykonana cała ramka. Poza tym Caterpillar posiada również Bluetooth, LTE, Wi-Fi, N, GPS, NFC oraz szereg innych czujników.
Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następne oraz nieregularne live'y co drugi piątek, no i nie każda sobota. Trzymajcie się, na razie.